Dzień dobry Państwu, Anna Karna. I Adam Malecki. Witamy w kulturalnych.pl. Dziś jesteśmy w Muzeum Polin, które świętuje 10. urodzinę swojego istnienia i my tę urodzinę chcemy także świętować. A w tej chwili znajdujemy się na dawnej warszawskiej uliczce żydowskiej, to uliczka Zamenhofa. Dzisiaj rozpoczynamy także nową tradycję koncertów muzycznych w kulturalnych.pl. Już teraz przed Państwem Arek Kusowski. Chłopak z sąsiedztwa wraca, już zdążył trochę temu zdać egzamin dojrzałości. Pamięta jeszcze komers, na niejednym mógł polec. Wziął przepustkę, szedł po swoje. Warszawskie science fiction, wypada być najszybszym. Mylił powrotne tramwaje. Czasem siadał na gapę, bez przerwy zmieniał pracę, czynsz i długi. Słyszę to samo od tylu lat, że będzie dobrze, że przyjdzie fart. Najlepsze zakazane to tylko zgubny balet. Wiesz, co masz robić dalej? Szarpał się z mandatami, wciąż walczył z szaleńcami. Mylił adresy lokali. Ma swoje priorytety, niemodne już niestety. Życie premium w zastaw reszta. Warszawskie science fiction weszło pod skórę wszystkim. Roller coaster, brokat wszędzie. Na sukces wziął receptę i poradę na szczęście. Głowa w chmurach, ósme piętro. Dobra, ludzie. Słyszę to samo od tylu lat, że będzie dobrze, że przyjdzie fart. Najlepsze zakazane to tylko skupny balet. Wiesz, co masz robić dalej? Słyszę to samo od tylu lat, że będzie dobrze, że przyjdzie fart. Najlepsze zakazane to tylko zgubny balet. Wiesz, co masz robić dalej? Wiesz, co masz robić dalej? Wiesz, co masz robić dalej? Brawo, Arek Kusowski! Bardzo się cieszymy, że zainaugurowałeś naszą scenę muzyczną w kulturalnych.pl w Muzeum Polin. Czy ty także się cieszysz? No, jestem podekscytowany, zacieram rączki i cieszę się na ten sezon. Mam nadzieję, że dużo pięknej muzyki i ciekawych ludzi tutaj sprowadzicie do siebie. Chciałbym wrócić do tego, co działo się w 2013 roku, bo wielu widzów możecie kojarzyć ze sceny Voice of Poland. I to chyba był taki twój wielki debiut, prawda? Na wielką skalę. Powiedz, czy ta popularność, to wszystko, co się z tym wiązało, to więcej ci dało, czy jednak w pewnym momencie trochę odebrało? Musiałeś się narodzić od nowa. Tak jest w życiu, że za wszystko trzeba zapłacić swoją cenę. I ostatnio gdzieś przeczytałem, że każdy z nas ma dwa życia i zdaje sobie sprawę, że istnieją dwa, kiedy straci to pierwsze. I wtedy to było coś magicznego. Zresztą w ogóle z tego co wiem, to wracam w listopadzie do Voice of Poland, więc zachęcam do oglądania. I to było coś innego. Czasy były też inne, no bo jednak już 11 lat temu to się wydarzyło. Fajna przygoda, pomogła mi dużo w życiu, pomogła mi się wyrwać z prowincji i dzięki temu mogłem zacząć pracować w przemyśle muzycznym, więc doceniam i się bardzo cieszę, że tak to się złożyło. Słyszeliśmy twój utwór Chłopak sąsiedztwa. Czy ty jesteś trochę takim chłopakiem sąsiedztwa? To znaczy, to jak ja to rozumiem, to jest właśnie taka prostota, relacje bardzo czyste i no takie życie po prostu. Prostolinijne, ale nie prostacki. Na przykład. Generalnie chodzi o to, żeby zdjąć jakąś taką
wielką kurtynę niedostępności. Ja nigdy nie byłem takim człowiekiem, artystą, który tworzy dystans między sobą, tylko jestem raczej z tych swojskich. Co w sercu, to na języku. I ten utwór jest autobiograficzny. Ja też opowiadam o tych początkach przyjazdu do Warszawy z Podkarpacia, kiedy jeździło się na gapę, kiedy spało się w czwórkę w jednym pokoju z przyjaciółmi, bo czasami przebalowaliśmy czynsz, no i trzeba było jakoś to poskładać. Piękne anegdotki, wtedy nie było tak kolorowo, ale dzisiaj z racji czasu po prostu myślę, że to fajnie buduje nas, ludzi, po prostu charakter. Pop i disco, przy okazji tego utworu powiedziałeś, zdaj sobie sprawę, że to jest piosenka na granicy, ale teraz chciałbym nagrywać numery, które będzie nucić cała Polska, więc powiedz mi, czy to jest konformizm, czy to jest może przełom? Totalnie, ja nie jestem konformistą. Jeżeli chodzi o ten utwór, to miała być taka lekka moja odsłona. Piosenka wyszła na wakacje. Jest bardzo wakacyjna. Jest wakacyjna. Miała ona trochę odczarować taki klimat poprzedniej płyty, bo ładunek emocjonalny był dość mocny i taki przytłaczający. Płyta nazywała się Zaległości w miłości, więc nie chciałbym już ludzi straszyć takimi złymi albo takimi mocnymi przeżyciami. I chciałem po prostu zrobić woltę, coś lekkiego, coś szalonego. W życiu bym się nie spodziewał 5-6 lat temu, że będę śpiewać taki utwór. Natomiast kto wie, o co tam chodzi, ten wie. I jakby tutaj zostają 3 kropeczki. A twoja muzyka ma być w takim razie otuchą? Ja chciałbym, żeby to po prostu, co robię, było potrzebne. Żeby to nie było po prostu jakoś tak rzucone w próżnię. A jakie te emocje? Każdy z nas ma inny system nerwowy. Jednemu się to spodoba, drugiemu nie. Dlatego też jest demokracja, jest wielki wybór tego, co możesz słuchać. Na pewno moja muzyka, jeżeli mogę ją w jakiś sposób zareklamować, to jest to coś, co wychodzi prosto z serca i albo ktoś to przyjmie, albo odrzuci. Arku, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Proszę się nie martwić. Arka jeszcze państwo w dzisiejszym programie usłyszą w utworze Pop i Disco, a także? Idealny syn. Idealny. To o tobie piosenka. A, o tobie myślałem. Tak, nie, no o tobie napisałem. O tobie. No dobra, o nas. O nas, dobrze. Bardzo się cieszę. A teraz już państwa zapraszamy na Warsaw Gallery Weekend, ale tak naprawdę to nie będzie taki zwyczajny weekend, tylko dłuższy, ten polski, bo już od czwartku. Też tam będę. Warsaw Gallery Weekend to największe wydarzenie w Polsce poświęcone sztuce współczesnej i jedno z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej, a przed nami jego 14. edycja i o niej rozmawiać będą z dyrektorką Warsaw Gallery Weekend Joanną Witek-Lipką. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez te 14 edycji z oddolnej inicjatywy kilku galerii wydarzenie urosło do największego w Polsce, jednego z czołowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Także, a może przede wszystkim dlatego, że no, stanowicie alternatywę dla prezentowania sztuki współczesnej. To teraz powiedzmy więcej. Jak ta alternatywa wygląda? Sztuka współczesna, która przez lata funkcjonowała głównie w instytucjach publicznych i coraz częściej właśnie w takich instytucjach prywatnych jak Galerie Sztuki Współczesnej, dla kolekcjonerów i szerokiej publiczności potem zaczęła być udostępniana w formie targów sztuki. A Gallery Weekend to jest coś, co powstało jako pewnego rodzaju odtrutka na tą nudną formułę targową, nastawioną wyłącznie na taką sprzedażową ekspozycję. My jesteśmy wydarzeniem, w ramach którego otwieramy wystawy, czyli takie wykuratorowane prezentacje artystów, twórców wschodzących, ale też takich już znanych. I dla publiczności to jest o tyle ciekawe, że mogą zapoznać się z tym, co naprawdę aktualne w sztuce, ale nie tak wyrywkowo, patrząc na pojedyncze prace konkretnych twórców, ale na takie pełnowartościowe, pełnokrwiste wystawy. W tym roku to są aż 42 wystawy, zaprezentuje się 35 polskich galerii sztuki, ale od zeszłego roku także dołączają galerie zagraniczne i ja się zastanawiam, czy Polska stała się
interesującym rynkiem sztuki współczesnej dla reszty Europy i świata? Myślę, że tak i to pod kilkoma względami. Znaczy od dawna jest tak, że polscy artyści są rozpoznawalni w Europie i na świecie. Mamy bardzo duże grono liczących się twórców, ale jest to też taki moment, w którym polskie kolekcje dorastają do tego, żeby poszerzać się o sztukę zagraniczną, więc coraz częściej jest to też atrakcyjne dla galerii zagranicznych, żeby tu przyjechać, po to, żeby pokazać twórców zagranicznych, również z takiej perspektywy sprzedażowej. A czyje wystawy indywidualne będziemy mogli obejrzeć w tym roku? WGW to przede wszystkim prezentacje indywidualne i będą takie nazwiska jak Ukleński, Iza Tarasewicz, Aneta Grzeszykowska czy Olaf Brzeski. Ale też artyści dopiero wschodzący, więc będzie naprawdę duży przekrój włącznie z artystami z generacji Z, więc naprawdę pełen przekrój tego, co w sztuce współczesnej teraz się dzieje. Warsaw Gallery Weekend to jest też taki szczególny moment, kiedy część tej publiczności przychodzi zobaczyć sztukę współczesną tylko i ze względu na to, że jest to właśnie to wydarzenie. Fantastycznie, ale co zrobić, żeby narodził się nawyk, chęć poznawania sztuki współczesnej na co dzień? No właśnie, my próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, co zrobić, żeby tę naszą publiczność zachować na dłużej, bo zarówno po Warsaw Gallery Weekend, jak i po innych wydarzeniach tego typu, które dzieją się w trakcie roku, wiemy, że publiczność naprawdę kocha te wydarzenia. I taką misją, jaką mamy przed sobą na najbliższe lata, jest właśnie zatrzymanie tej publiczności. I żeby tak się wydarzyło, podjęliśmy taką rękawicę, żeby wydłużyć program towarzyszący. I wydłużamy go na całe 2 miesiące, czyli poza weekendem otwarcia, który rzeczywiście będzie trwał 4 dni, mamy cały październik i cały listopad. Mamy taki bardzo rozszerzony program, w ramach którego odbywają się i różnego rodzaju spotkania, i działania performatywne, działania edukacyjne, ale też działania zwiększające dostępność, bo to też jeden z takich celów, które stawiamy przed sobą, żeby zwiększyć dostępność tej oferty Galerii Sztuki Współczesnej. Jeszcze na koniec takie pytanie, co się dzieje potem z tymi dziełami sztuki? Czy one jadą na inne przeglądy sztuki, czy to są dzieła, które w końcu można kupić i które są częścią prywatnych kolekcji? My jesteśmy festiwalem galerii prywatnych, a to znaczy, że ta sztuka jest na sprzedaż. To odróżnia nas od tego, jak wyglądają na przykład wystawy w instytucjach publicznych, gdzie bardzo często ta sztuka nie jest do kupienia, jest już własnością instytucji albo jakichś prywatnych kolekcji. Te wystawy są wystawami prezentującymi dzieła na sprzedaż, więc należy trzymać kciuki, aby właśnie po takim Warsaw Gallery Weekend dzieła jechały do nowych właścicieli, żeby były to instytucje właśnie, duże kolekcje w Polsce i na świecie. A zatem 42 wystawy, 37 galerii i 2 miesiące programu dodatkowego i długi 4-dniowy weekend. Bardzo tego dużo. Zapraszamy Państwa. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. A już teraz z okazji 10. rocznicy urodzin Polin zapraszamy na wystawę stałą. I o tym wspaniałym miejscu i o tej 1000-letniej historii polskich Żydów porozmawiam z panią Joanną Fikus, kierowniczką działu wystaw. Dzień dobry. Dzień dobry. To się tutaj wszystko zaczęło. Jesteśmy w średniowieczu. Tak. Tak naprawdę cała ta wystawa to jest 1000 lat historii Żydów polskich. I myślę sobie, że to jest w ogóle opowieść o historii Polski, dlatego że ona jest niepełna bez Żydów, tak jak historia Żydów jest niepełna bez Polski. Ibrahim ibn Jakub jako pierwszy opisał ziemię Mieszka, czyli właśnie
Polin użył słowa Polska. I taką rzeczą, która myślę, że jest ciekawa, to jest to, że te pierwsze relacje są napisane po arabsku. I stąd w naszym muzeum, Muzeum Historii Żydów Polskich, pierwszy tekst jest napisany po arabsku. Kiedy w takim razie mamy pierwsze opisy, czy też pierwsze świadectwa związane z tym, że Żydzi się tutaj osiedlili i dlaczego właśnie zdecydowali się to zrobić? Ja myślę, że takim ważnym bardzo dokumentem, może nie pierwszym, ale powiedziałabym takim pieczętującym pewne sprawy i opisującym to, o co pan mnie pyta, to jest dokument z XIII wieku, to się nazywa Przywilej księcia Bolesława Pobożnego. Otóż tenże książę wydał taki przywilej, w którym w skrócie pisze tak. Zachęcam was, żebyście osiedlali się na tych ziemiach. Zachęcam was dlatego, że chciałbym, abyście tutaj włączyli się w naszą ekonomię, żebyście tu płacili podatki i tak dalej, i tak dalej. A w zamian za to gwarantuję wam ochronę i protekcję. I to jest taki dokument, który nie mówi expressis verbis, ale możemy sobie też pomyśleć, zadać pytanie, bo to w ogóle jest najfajniejsze w historii, zadawanie sobie pytań, dlaczego Żydzi potrzebowali ochrony i protekcji. No i prawdopodobnie dlatego, że już wtedy stykali się z przemocą. I ta gwarancja ze strony księcia, ten przywilej, był właśnie takim dokumentem, który pozwalał im czuć się bezpiecznie. Ta przemoc mogła wynikać z tego, że dopiero co się pojawili, byli przyjezdnymi, świetnie sobie radzili, handel, prawda? Więc zapewne wzbogacanie się szybkie. Z czego jeszcze to mogło wynikać? Myślę, że kwestie ekonomiczne są ważne, ale my jako gatunek ludzki obawiamy się trochę inności i jeśli ktoś jest inny, wygląda inaczej, zachowuje się inaczej, to wzbudza naszą nieufność. Mówi innym językiem, ma inne obyczaje i to jest jeden powód. Drugim powodem to jest kwestia wiary, dlatego że Żydzi przez chrześcijan byli traktowani jako ci, którzy nie uwierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem, którzy zostali przy swojej wierze, mimo że wiara, zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo, to są bardzo podobne tak naprawdę religie wychodzące z jednego pnia. Ale od wieku XIII Kościół rzymskokatolicki w aktywny sposób piętnuje Żydów. Także te powody ekonomiczne, religijne i takiej po prostu odmienności, myślę, że to wszystko się przyczyniało właśnie do tego, że miała miejsce przemoc wobec Żydów. My też często szukamy winnych, takich kozłów ofiarnych. W związku z tym Żydzi byli oskarżani o zatruwanie studni, o bezczeszczenie hostii. XIV wiek, czyli właściwie już schyłek średniowiecza, to jest czas, kiedy w Europie rozpoczyna się wielka zaraza, czyli czarna śmierć, to jest dżuma. My dzisiaj wiemy, jakie są jej źródła, prawda? I bardzo często Żydzi byli oskarżani właśnie o zatruwanie studni i powodowanie tej czarnej śmierci. Władcy polscy zachęcają Żydów do osiedlania się tutaj i tu tworzy się coś, co można nazwać tym Paradisus Judaeorum. Jesteśmy w sercu wystawy stałej żydowskiej Bożnicy. Ta jest szczególna. Dlaczego? To jest zrekonstruowana, nieistniejąca synagoga w Gwoździcu. Gwoździec to taka malutka miejscowość, powiedzmy w okolicy Lwowa i Kołomyi, czyli dzisiejsza Ukraina. W ogóle fenomen drewnianych bożnic, czyli drewnianych synagog, to jest coś niezwykle charakterystycznego dla ziem polskich. To są synagogi tak zwane namiotowe, czyli z jednej strony one nawiązują do tej historii biblijnej, czyli Mojżesza, który wyprowadza Żydów z Egiptu
i zanim zbudowano świątynię, Żydzi modlą się w namiocie, a z drugiej strony ten region, o którym mówię, czyli dzisiejsza Ukraina, to jest taki niezwykle wielokulturowy rejon, gdzie mieszają się wpływy chrześcijańskie, islamskie. Nam się to może od razu kojarzyć XVII wiek, czyli czas, kiedy powstaje ta synagoga z okresem ogniem i mieczem, czy to wojny domowej, powstania chmielnickiego, czy ataku Turków i Tatarów, ale te inspiracje turecko-tatarskie widzimy właśnie na sklepieniu synagogi. Więc po pierwsze, pamiętajmy, że judaizm zabrania przedstawień figuratywnych, czyli postaci ludzkich. To jest zarezerwowane tylko dla najwyższego. W związku z tym można pokazywać motywy roślinne, można pokazywać zwierzęta, można pokazywać znaki zodiaku, można też, ponieważ judaizm jest religią ludzi czytających i piszących, można umieszczać teksty. No i teraz wracam do tej opowieści o wpływach islamskich. Mianowicie w islamie jest podobnie, też nie ma przedstawień figuratywnych. To jest nawiązanie też do namiotów tureckich, do kobierców. To jest niezwykle barwna kopuła i sklepienie, a jednocześnie te zwierzęta, na które patrzymy, to nie są jakieś tam zwierzęta, tylko każde zwierzę nawiązuje do jakiejś myśli związanej z Torą, czyli Pięcioksięgiem, do Talmudu, czyli interpretacji. I chociażby wiewiórka, którą tam widzimy, to nie jest jakaś byle jaka wiewiórka, tylko to jest wiewiórka, która rozgryza łupinę orzeszka, aby dojść do jego jądra, tak jak każdy pobożny Żyd powinien studiować Torę po to, żeby dojść do mądrości. Nie jesteśmy sami. Jest z nami Maurycy Gottlieb i jego autoportret. Co to za historia? Co to za postać? O, to wspaniały artysta. To jest artysta urodzony w Drohobyczu. On bardzo krótko żył. Żył 20 parę lat, był bardzo piękny, często umieszczał swoje autoportrety na swoich obrazach. Ten obraz za nami to jest autoportret w stroju szlacheckim i to jest taki obraz marzenie. Tworząc wystawę stałą, bardzo chcieliśmy opowiedzieć o Żydach asymilujących się do kultury polskiej, między innymi poprzez postać Maurycego Gottlieba i poprzez ten obraz. Ale wtedy, kiedy tworzyliśmy wystawę, nie było w ogóle wiadomo, gdzie ten obraz jest. Zachowały się jego czarno-białe fotografie i dopiero 3 lata temu wspaniały nasz znamienity darczyńca, który chce pozostać anonimowy, kupił ten odnaleziony obraz na aukcji i postanowił nam go dać w wieloletni depozyt, bo powiedział, że dla niego, jako dla Polaka, który chciałby, żeby ta wystawa była też wspaniałą opowieścią o historii Polski, to jest najlepsze miejsce. Cały czas myślę o słowie asymilacja. Jak ono się wpisuje w kontekst Muzeum POLIN? Cała ta opowieść jest opowiadana, bardzo nam na tym zależało, z perspektywy żydowskiej. Ale perspektywa żydowska to jest bardzo dużo punktów widzenia. I chcieliśmy też opowiedzieć o tej grupie Żydów, którzy chcieli czuć się Polakami, którzy chcieli czuć się pełnoprawnymi obywatelami, dla których polska kultura, polska niepodległość, bo to jest koniec XIX wieku, były bardzo ważne. To jest taka formacja, taka grupa wspaniałych osób, które wniosły wielki wkład do polskiej kultury, bo mówimy o Gottliebie, którego obraz mamy za nami, ale to są takie postaci jak Julian Tuwim czy Antoni Słonimski. Tuwim mówił o tym, że dla Polaków jest Żydem, a dla Żydów Polakiem. No trudno. I myślę sobie, że było im bardzo ciężko. Chciałabym żyć w takich czasach, kiedy pozwalamy każdemu z nas określać, jak się czuje i jaką ma tożsamość, a nie wytykamy palcem i nie nazywamy go tak, jak my uważamy, że mamy prawo go nazywać.
Doszliśmy do końca ekspozycji stałej. Co się tutaj znajduje? To, o czym tu opowiadamy, to jest opowieść o tym, jakim domem jest dla Żydów dzisiaj Polska. Zaprosiliśmy Mikołaja Grenberga, reżysera, pisarza, wspaniałego słuchacza, do tego, żeby stworzył autorski film, w którym rozmawia z kilkunastoma osobami żydowskimi z Polski właśnie o tym, jak dzisiaj czują się w Polsce. Stoimy w domu, przez okno tego domu, patrzymy na polski pejzaż, patrzymy na obraz stworzony przez Wilhelma Sasnala. Który miał tutaj zresztą całkiem niedawno dużą wystawę. Tak, Wilhelm Sasnal miał wystawę pod tytułem Taki pejzaż. I jeden z obrazów, który znalazł się właśnie na tej wystawie, postanowił nam ofiarować do naszej kolekcji. I zdecydowaliśmy się umieścić właśnie w tej przestrzeni mówiącej o współczesności, właśnie po to, żeby przez okno tego domu patrzeć na polski pejzaż, na to, jakie miejsce znajdują w nim Żydzi. Myślę, że to są takie pytania, które byłoby wspaniale, gdybyśmy sobie zadawali. Na przykład, czy nadal zagłada jest takim dominującym elementem w tej pamięci? Czy potrafimy już pamiętać o czym innym? Mir zenen du. To są te słowa, które 10 lat temu właśnie wybrzmiały w tym muzeum, na samym początku, 10 lat temu. Tak. Marian Turski, wspaniały, niezwykły człowiek, człowiek, który przeżył getto w Łodzi, człowiek niezwykle zasłużony dla naszego muzeum, powiedział 10 lat temu właśnie słowa widzisz, jesteśmy tu. Powiedział to też po hebrajsku, anachnu po. Chciał powiedzieć o tym, że my, polscy Żydzi, nadal tu jesteśmy. Ale my odwołujemy się przy okazji 10. urodzin do tych słów, bo chcemy, aby adresować je zarówno do polskich Żydów, jak i do nas, jako pracowniczek i pracowników muzeum, że jesteśmy tutaj, do naszych widzów. I chcielibyśmy, żeby te słowa były właśnie taką klamrą spinającą bardzo wiele wydarzeń w tym tygodniu naszym urodzinowym, kiedy zapraszamy na wspaniałe koncerty, zapraszamy na oprowadzania zupełnie, myślę, odmienne po wystawie stałej, zapraszamy rodziny i dzieci. Chcielibyśmy przypomnieć o tym, że tu jesteśmy, że mamy już swoje miejsce na warszawskim Muranowie, ale jednocześnie życzyć sobie i naszym zwiedzającym wszystkiego jak najlepszego na kolejne 10 lat. Mówiliśmy o tych Żydach, którzy 1000 lat temu zdecydowali się, żeby właśnie tu się zatrzymać, więc dziękujemy, że możemy tutaj się zatrzymać, tutaj być i zachęcamy wszystkich naszych widzów Telewizji Polonia, żeby odwiedzić Muzeum Polin. Zapraszamy 28 i 29 września. Zapraszamy do zapoznania się z całym programem na naszej stronie www.polin.pl. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Nie wyrabiam się z niczym, przeciętny dzień. Resztę biorę na wynos i cześć. Wszędzie super okazje, muszę mieć cel. Pseudo-coaching i doping, by chcieć. W telewizji to samo nie robi mi. Same złe wiadomości i kicz. Obojętny na przyszłość, wyłączam się. Tracę ważność i wiem. To najlepszy rok, to najlepszy rok. Choć straciłem wszystko, został mi popidisko. To najlepszy rok, to najlepszy rok. Choć straciłem wszystko, został mi popidisko. Tylko popidisko. Popidisko. Większość rzeczy na wczoraj, przeciętny dzień, do tej pory spóźniony na już. Zastanawiam się, co znów poszło nie tak, ta fatalna ciekawość od lat. W telewizji to samo nie robi mi, same złe wiadomości i kicz. Obojętny na przyszłość, wyłączam się, tracę ważność i wiem.
To najlepszy rok, to najlepszy rok. Choć straciłem wszystko, został mi popielisko. To najlepszy rok, to najlepszy rok. Choć straciłem wszystko, został mi popielisko. Disco. Tylko popielisko. To najlepszy rok, to najlepszy rok. Choć straciłem wszystko, został mi popi disco. To najlepszy rok, to najlepszy rok. Choć straciłem wszystko, został mi popi disco. Disco! Tylko popi disco. Popi disco. Już za dwa dni rusza najważniejszy festiwal rodzimej kinematografii. Będzie to już 49. edycja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A ze mną dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska. Witam cię, Joanna, serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Buduje Gdynię otwartą. Buduje taki festiwal, w którym jest miejsce dla bardzo wielu środowisk, różnych filmów, wielu twórców. Chciałabym, żeby Gdynia tak była postrzegana. Tak mówiłaś dokładnie rok temu, kiedy powołano cię na stanowisko dyrektorki artystycznej. I ta Gdynia będzie takim otwarciem tego nowego spojrzenia właśnie? Ja bardzo to czuję, muszę powiedzieć. I to też mi daje taką dobrą, tegoroczną energię, bo mam poczucie, że naprawdę zaproszą Państwa do odświeżonej, trochę innej, poprawionej, jeśli mogę użyć tego słowa, Gdyni, a ten taki nowy wiatr poczują Państwo w bardzo różnych momentach tego festiwalu, zaczynając od tego, że odmieniliśmy strukturę sekcji konkursowych, więc już nie tylko konkurs główny, konkurs filmów krótkometrażowych, niezwykle ważny, ale też dla mnie osobiście bardzo ważny drugi konkurs dla filmów pełnometrażowych, konkurs Perspektywy. Pokażemy jeszcze więcej też takiego młodego, ciekawego kina. Od razu mogę powiedzieć, że w dwóch konkursach mamy aż 13 pierwszych i drugich filmów, więc to słowo młodość, myślę, będziemy odmieniać przez różne przypadki w tym roku w Gdyni. Jaki film otworzy tegoroczną edycję? Otwieramy najnowszym filmem Damiana Kocura, Pod wulkanem. Filmem, który Państwo być może to zauważyli, swoją światową premierę ma na festiwalu w Toronto. To jedna z tych najważniejszych międzynarodowych imprez filmowych i bezpośrednio praktycznie z Toronto film przyjedzie do Gdyni. Wszyscy pamiętamy debiut Damiana Kocura. Rzeczywiście, to jest dopiero drugi film tego reżysera. Prawda? A już tym pierwszym filmem Damian Kocur pokazał się jako takie naprawdę nazwisko, któremu trzeba się przyglądać uważnie. To takie, był na którego... Chleb i sól, prawda? Tak, Chleb i sól, prezentowany 2 lata temu na festiwalu w Gdyni. Więc myślę, że to jest rzeczywiście... Myślę, ja widzę, że to jest takie otwarcie, o którym już się dyskutuje od pewnego czasu. Wiem, że są osoby, które już się na ten seans szykują, czekają. I świetnie, uważam, że to będzie bardzo dobre otwarcie tegorocznej gdyńskiej edycji. Powiedzmy zatem o głównym konkursie, bo są filmy takie jak Biała odwaga Marcina Koszałki, Kobieta zyma Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta, czy Zielona granica Agnieszki Holland. Tych filmów nie było w zeszłym roku, a moglibyśmy powiedzieć, że powinny były być. No, brakowało nam niektórych z tych tytułów, za to rzeczywiście żaden z nich nie został w tamtym roku zgłoszony, ale też od razu mogę przyznać, że pytanie szczególnie o film Agnieszki Holland, dlaczego Zielonej granicy nie prezentowaliśmy rok temu na festiwalu, było chyba tym, na które musiałam odpowiedzieć najwięcej razy podczas ubiegłorocznej edycji.
Tak, brakowało tych tytułów. Ogromnie się cieszę, że zostały zgłoszone na nasz festiwal w tym roku. Wszystkie trzy będziemy prezentować w głównym konkursie. Tym samym mam poczucie, że odrabiamy pewną zaległą lekcję i cieszy mnie ogromnie, że będziemy mogli o tych filmach w tym gdyńskim kontekście też rozmawiać. Powiedziałaś o Toronto, ale tych filmów, także konkursu głównego, które już gdzieś na świecie były zauważone, jest więcej. Wspomnijmy film Magnusa von Horna, który swoją światową premierę miał w głównym konkursie tegorocznego festiwalu kanneńskiego. Regularnie pojawiają się takie filmy, które opowiadają o ważnych postaciach polskich. W tym roku to Kulej. Czy Simona Kossak, prawda? Mm-hmm. Kolejna postać, którą przywołuje inny nasz konkursowy film. To prawda, to rok kilku bardzo udanych biopików, które będą Państwo mogli na naszym festiwalu obejrzeć. I to rzeczywiście robi się też taki mocny punkt polskiego kina. Opowiadanie o tych postaciach, które znamy z historii, nieraz niezwykle ciekawie przeniesionych na ekran przez naszych filmowców. Simona Kossak. Tak. Też maluje Pani konie? W ogóle nie maluję, nie mam do tego talentu. Ale konie Pani lubi. Bardzo, ale żywe. Będzie pani badać dietę saren, każdy najmniejszy listek. To naprawdę może być przełomowa praca. Nie ma tu wody, prądu, ani łazienki. Janeczek jestem. Mieliśmy borsuki oglądać. W tym roku platynowe lwy dostaje jeden z filarów polskiej kinematografii, Wojciech Marczewski. Będzie kilka okazji, żeby z artystą się spotkać. Gdynia będzie świętować wielokrotnie. To bardzo ładnie powiedziałaś. Rzeczywiście dla mnie Wojciech Marczewski rzeczywiście jest jednym z filarów naszego kina. Wyjątkowy twórca, który tworzy absolutnie niezwykłe kino. Niewiele filmów zrealizował, ale każdy z nich to naprawdę ogromnie ważny tytuł. Ja mam wśród nich kilka moich ulubionych, chociażby Ucieczka z kina Wolność. To jest tytuł, który trafiałby, myślę, zawsze do mojej ulubionej dziesiątki polskich filmów. Ten film zresztą przywołamy, bo to jest ten tytuł, za który Wojciech Marczewski w 1990 roku otrzymał Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. I to będzie jedna z tych okazji, żeby twórcę podczas festiwalu i jego twórczość spotkać. Ale zapraszam też Państwa na masterclass z Wojciechem Marczewskim, bo to twórca, który piękne kino tworzy, ale też niezwykle pięknie i głęboko o filmie, a często wychodząc od filmu, o życiu mówi. Więc jestem przekonana, że to będzie bardzo ważna rozmowa. Wojciech Marczewski przyjął też zaproszenie do Mistrzowskiej Piątki. Wybrał swój ulubiony polski film. Wskazał Panny z Wilka Andrzeja Wajdy. Będziemy ten film prezentować na festiwalu, a Wojciech Marczewski będzie opowiadał, dlaczego taki film wskazał. Od poniedziałku do wieczoru w sobotę najlepsze polskie kino w Gdyni. Bardzo Ci dziękuję za dziękuję. To spotkanie. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie. A my oczywiście zapraszamy do Gdyni, ale zanim to już teraz zapraszamy do Teatru Polskiego w Warszawie na najnowszą premierę Kochany najukochańszy. Powiedz tylko, czy kochałeś mnie tak, jak ja kochałam Ciebie? Kochałam Cię każdą tkanką mojego ciała, każdym drgnieniem serca. Kochałam Cię w snach i na jawie. Kochałam Cię jakby
na przekór mojemu życiu. Czasem wydaje mi się, że życie jest już poza mną, a ja cię kocham dalej. A naszą gościnią w kulturalnych.pl jest wspaniała, niezastąpiona Grażyna Barszewska, aktorka teatralna, filmowa. Pani Grażyno, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. A rozmawiać będziemy o przedstawieniu teatralnym na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego pod tytułem Ostatnie rozdanie. I o tym spektaklu, o tym przedstawieniu mówi pani Moje wyczekiwane dziecko. Dlaczego? Tak, to wyczekiwane dziecko od wielu lat właściwie po ukazaniu się ponad 10 lat temu arcydzieła absolutnie podpisuje się pod tym stwierdzeniem arcydzieła prozy Wiesława Myśliwskiego, czyli Ostatniego rozdania. I wtedy już autor namawiał mnie, żeby stworzyć dla sceny te listy Marii. Marii, bohaterki, ważnej bohaterki powieści Ostatnie rozdanie, która pragnie miłości, takiej miłości bezwzględnej, miłości odważnej, miłości niemożliwej. Można by nazwać to pragnieniem miłości, jakiej każdy z nas oczekuje. Tej wielkiej, prawdziwej miłości, dla której, jak mówi Myśliwski, warto żyć, choćby daremnie. Od bardzo, bardzo wielu lat namawia pani do czytania książek Wiesława Myśliwskiego. Także na swój jubileusz wybrała pani spektakl na podstawie prozy tego pisarza. Co to jest za język, którym pisze, którym do nas mówi? Co to jest za wyobraźnia? Co tak bardzo panią pociąga w tej literaturze? To jest tak wspaniały język, tak zindywidualizowany język. Ten język jest ogromnym wyróżnikiem jego twórczości. Myślę, że to też jest zasługa absolutnego słuchu, który ma Myśliwski. To bardzo rzadkie. Tym wyjątkowym, bezwzględnym takim słuchem, no wiem coś o tym, bo sama ileś lat terminowałam przy instrumencie, ale ten absolutny słuch jest takim wyróżnikiem. On tak genialnie ten język, to słowo tworzy, jego postaci, jego tak bardzo różne wątki, no choćby właśnie w Ostatnim rozdaniu. Jest tam wiele wątków. Mój wybór monodramu dotyczy oczywiście tylko dwóch postaci, Marii i adresata, do którego ona pisze, a wie, że nigdy nie dostanie odpowiedzi. I nawet mówi takie piękne zdanie, zresztą wydaje mi się, że w twórczości Myśliwskiego jest wiele takich sentencji, takich pereł myśli. Ona mówi nawet, że gdybyś nawet nie istniał, to i tak dalej bym pisała. Bo potrzeba tej wielkiej, niespełnionej miłości jest tak ogromna. No, tutaj w ogóle zaczynają się wątki. Co to znaczy ta wielka miłość, ta miłość przekraczająca miłość własną. Kiedy te dwie, wydawałoby się, stworzone dla siebie połówki, nie mogą się spotkać, a nawet jeżeli się spotykają, to nie potrafią być ze sobą. Mm-hmm. Czy się kiedyś spotkają i dlaczego? Myśliwski nie daje recept, jak w ogóle w całej swojej twórczości. Uwrażliwia nas pytaniem, pewną refleksją. Kto pani towarzyszy w tej podróży w stronę miłości? No właśnie, w tym moim wyborze pojawił się adresat i tym adresatem jest Andrzej Seweryn, który pojawia się w projekcjach filmowych, ale jest to również ważny bohater. Ważny, no bo tym adresatem właśnie jest ten człowiek, który się boi miłości, który nie potrafi kochać. Chyba to jest największa tragedia, bo nie to jest największą tragedią, jak nawet sformułowała to Magda Umer, że ktoś doświadcza nieszczęśliwej miłości, tylko ten, kto
nie potrafi kochać. Kiedy już podpiszę twoja Maria, czuję, jakbyś tu był przed chwilą i co dopiero wyszedł. I długo jeszcze twoją obecność czuję przy mnie, w sobie. A czasem cię nawet widzę. Bzdura. Bzdura, pomyślisz? Ale to tylko moja miłość broni się jak może przed szaleństwem. Jakie przesłanie ma ten spektakl? Wydaje mi się, że to pytanie, które stawia Myśliwski, o którym wspomniałam, że istnieje w nas i to nieważne, czy mamy 20 lat, czy 70, pragnienie tej jednej wielkiej, wspaniałej miłości, dla której w ogóle warto żyć, choćby daremnie. Literatura Wiesława Myśliwskiego daje nam nadzieję, że nie na próżno zjawiliśmy się tutaj. Premiera spektaklu już 26 września. Tak. Myślę sobie, że może być to prezent dla Wiesława Myśliwskiego także. No tak byśmy chcieli, tak ja bym chciała, to w ogóle było takie moje wielkie marzenie, żeby mistrz nie powiedział, i po co się wzięłaś do tego? Bo uważam, że twórczość Wiesława Myśliwskiego zasługuje na to, żeby tylko przeczytać dokładnie to, co napisał. A tam jest wszystko. Tam jest klimat, tam jest ten zindywidualizowany, fantastyczny język, którym mówią jego postaci każdy inaczej i niezwykle prawdziwie. Jest kostium, jest aura, jest nawet zapach, jest wszystko. To się czuje wszystkimi zmysłami. Kochany najukochańszy w Teatrze Polskim od 26 września. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję, zapraszam. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na premierę do Teatru Polskiego. Zapraszamy także na kolejne spotkanie z kulturalnymi.pl już za tydzień. A dzisiaj? To jeszcze na koniec. Nasza scena muzyczna i Arek Kłusowski. Do zobaczenia. Czekamy na Państwa. Do zobaczenia. To nie tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata, nastoletni kryzys bucha. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje zgłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawi w swoje ręce, biorę szybko jak najprędzej. Będziesz kiedyś kimś, teraz przyznasz matce w końcu rację. Idealny syn, narodowy okaz, wciąż na pokaz. Przepraszam, że zawiodłem tyle razy, paliłem mosty, nie żywcie wciąż urazy. Młodość i błędy, rzucamy to w niepamięć. Niech żyje bal, nic dwa razy się nie zdarzy nam. To nie tak, że zjadłem rozumy. Znam odpowiedź, zanim spytasz, zbruknięcie oczu, przyszłość czytam. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce, biorę szybko jak najprędzej. Będziesz kiedyś kimś, teraz przyznasz matce w końcu rację. Idealny syn, narodowy okaz, wciąż na pokaz. Przepraszam, że zawiodłem tyle razy, paliłem mosty, nie żywcie wciąż urazy. Młodość i błędy, rzucamy to w niepamięć. Niech żyje bal, nic dwa razy się nie zdarzy nam. Ooh, ooh, ooh.